Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Konferencja prasowa Konfederacji. Dziś wraz z Rafałem Meklerem, naszym liderem z Lubelszczyzny, odnosimy się do sprawy, no właśnie, do sprawy tak naprawdę bezpieczeństwa narodowego i zabezpieczenia kontrwywiadowczego i państwa polskiego, i polskiej polityki. Bowiem już możemy to ujawnić po kilku miesiącach milczenia, że Rafał Mekler, nasz lider na Lubelszczyźnie oraz lider protestu przewoźników na polskiej granicy odbywającego się w zeszłym roku, pomógł polskim służbom postawić zarzuty Ukraińcowi, cudzoziemcowi, który organizował współpracę wywiadowczą na terenie państwa polskiego na rzecz zewnętrznej agencji wywiadowczej. Rafał Mekler był jedną z osób, która od tego Ukraińca otrzymała propozycję współpracy, wiadomości, najpierw dwuznaczne, później jednoznaczne, proponujące przekazywanie informacji w zamian za wynagrodzenie finansowe. Rafał Mekler, mimo że w tym samym czasie, kiedy te rzeczy się działy, o których mówimy, był oskarżany przez część nieodpowiedzialnych za słowo uczestników debaty publicznej o sprzyjanie Rosji, tylko ze względu na to, że bronił interesu polskich przewoźników, którzy ewidentnie są poszkodowani przez kapitał ze wschodu i przez decyzję Unii Europejskiej, w tym samym czasie nawiązał kontakt z odpowiednimi instytucjami państwa polskiego, przekazując im informacje i pomagając najpierw uzyskać dowody na temat działalności tego cudzoziemca, a następnie postawić mu zarzuty. W międzyczasie została jego tożsamość ustalona, on został zatrzymany i w tej chwili jest w areszcie i ma postawione zarzuty organizacji działalności wywiadowczej w naszym terytorium. To pokazuje, że my jako polscy narodowcy, jako konfederaci, jako członkowie ruchu politycznego, który walczy o prawa Polaków i o polskie interesy, działamy zawsze na rzecz interesu państwa polskiego. Niezależnie co mówią nasi przeciwnicy, nie ma chyba sprawy, która wyraźnie to pokazuje. Oddaję głos bohaterowi tej historii, która pozostawała przez wiele miesięcy w cieniu, o której wiedziały pojedyncze osoby pracujące, czy to w służbach specjalnych, czy w prokuraturze, a dziś o niej mogą dowiedzieć się wszyscy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, przez 73 dni trwającego na granicy protestu wysłuchiwałem regularnie uwagi na temat swojej agenturalności. Wysłuchiwałem niejednokrotnie przytyki, że działam na rzecz Rosji, że protest jest w interesie Rosji. Wielokrotnie przez te 73 dni otrzymywałem groźby. Wielokrotnie dzwoniono do mnie o każdej porze dnia i nocy. Wielokrotnie szydzono ze mnie. Wielokrotnie byłem też obiektem swego rodzaju śledztw, dochodzeń różnych organizacji pseudo-osintowych. W ramach ciekawostki podam, że chociażby agencja Molfar sporządziła na mój temat 21-stronnicowy raport, gdzie zamieściła masę no, informacji nieprawdziwych, przeinaczeń, manipulacji. Najgorsze, co było w tym raporcie, to chociażby podane do publicznej wiadomości dane mojej rodziny, dane moich dzieci, dane mojej żony, moich bliskich. Tak? No, w sytuacji, gdzie media, gdzie strona ukraińska, której aparat propagandy dotychczas pracujący na potrzeby wojny skierował się przeciwko protestującym przewoźnikom, ujawnianie takich danych, no jest danych wrażliwych, było skrajnie nieodpowiedzialne. Tak? Dziś, kiedy mogę już o tym powiedzieć, kiedy rzeczywiście tu próba nakłonienia mnie do szpiegostwa, podżeganie do szpiegostwa wyszła już na jaw, kiedy śledztwo się zakończyło, jesteśmy już na etapie sądowym, mogę o tym mówić. Proszę Państwa, dostałem informację, w której poproszono mnie, abym robił zdjęcia pojazdów wojskowych, pojazdów przewożących sprzęt wojskowy na Ukrainę. Tak na dobrą sprawę, gdyby rzeczywiście kogoś takiego pozyskać, te informacje mogłyby wnieść bardzo dużo dla strony rosyjskiej, bo przypomnę, że na wszystkich granicach mieliśmy protest, więc przez te ponad dwa miesiące strona rosyjska miałaby pełne informacje odnośnie tego, co na Ukrainę wjechało. Odmówiłem tej współpracy. W tym samym momencie poprzez mojego prawnika zgłosiliśmy tą próbę podżegania. Służby podjęły działania. Muszę tutaj z tego miejsca pochwalić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
bowiem równolegle toczą się także postępowania odnośnie gróźb karalnych wobec mojej osoby, które są prowadzone przez policję. No tutaj niestety tempo prac nie jest tak zadowalające. Tutaj nie widzimy aż takich postępów. No na szczęście w kwestii szpiegostwa ABW stanęło na wysokości zadania. Ja bym chciał, proszę Państwa, żeby tutaj to wybrzmiało. My absolutnie jesteśmy propaństwowcami. My interesuje nas tylko i wyłącznie dobro naszego kraju. I w momencie, kiedy widzę, tak jak w moim przypadku, taką sytuację, że ktoś chce tutaj zadziałać na niekorzyść Rzeczpospolitej, natychmiast reaguję, natychmiast zgłaszam to służbom. Jesteśmy obecnie w trudnych czasach i każdy taki przypadek należy piętnować, należy natychmiast zgłaszać, żebyśmy jako państwo zachowali stabilność, żebyśmy jako państwo wyszli cało z tej zawieruchy wojennej, w której pośrednio jednak uczestniczymy. Tak więc wygląda ta historia. To pokazuje, że wszyscy jako uczestnicy życia publicznego i społecznego musimy się mieć na baczności. Trwają próby zwerbowania do współpracy osób przez zewnętrzne służby wywiadowcze. Trwają próby sypania piachu w tryby działania państwa polskiego. Konfederacja, Ruch Narodowy, inne siły w Konfederacji. My mamy podejście propaństwowe. Niezależnie kto tym państwem rządzi, jesteśmy po stronie naszego państwa. Jesteśmy też zawsze wsparciem dla tych ludzi, którzy służą państwu polskiemu, pracują dla niego, chroniąc granic, chroniąc bezpieczeństwa wewnętrznego. I z tym komunikatem chcieliśmy dzisiaj dotrzeć do opinii publicznej, przekazując informacje na temat tej skądinąd ciekawej sprawy, gdzie rzeczywiście była propozycja i propozycja zaowocowała aresztem do tego, kto ją składał, cudzoziemca przebywającego w Polsce, w tej chwili przebywającego w areszcie z zarzutami. Dziękujemy Państwu bardzo. Dobrego dnia. Dziękujemy. Do widzenia.